Witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Frostpunka, scenariusz trzeci. Uchodźcy. Uchodźcy. Gramy, kontynuujemy sobie, słuchajcie, naszą giereczkę. Zobaczymy, co to będzie. Lordowie za dzień przylatują, 100 osób, więc w ogóle strasznie dużo. Zobaczymy, co to będzie, bo ich będzie setka, więc to jest olbrzymia liczba. Ja nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę. Tutaj myśliwych ulepszamy na powietrznych i spróbujemy kuchnią dostarczyć normalne posiłki, bo taki mamy cel, a niezadowolenie musimy zbić, nadzieję podbić. Bimber. O, super. Bierzmy to. Spadnie nam niezadowolenie codziennie. Węzły grzewcze zaraz poszerzą zasięgi, więc tutaj powinniśmy sięgnąć, prawda? Tak jest, sięgamy na te namioty i to jest super w ogóle. Ale też więcej węgla pewnie będzie szło, zgadza się? Tak się zastanawiam, czy wpadł ci kiedyś pomysł, żeby nagrać coś jak Jebba Skrzyn lub Hans Racer? Kurde, kawałki z czasów, gdy zaczynałem cię oglądać, wariat uwielbiam. Pozdro 5 zł. Dzięki, mordo, pozdrawiam, bardzo się cieszę. Na ten moment nie planowałem takich rzeczy. Optymalizacja wydobycia węgla, zróbmy to. Tak. Chociaż lepiej parowy młot i baraki zbieraczy więcej. No tak, lepiej. Dużo lepiej. Tu będą dwa, więc muszę baraków zbieraczy w luj dostawić. O ile będę w stanie. Niewłaściwe miejsce. No już tak to ledwo sięga. Ale trochę dobudowałem. Teraz jeszcze tylko drogę tutaj. No i tu będziemy mogli to porobić. Gicik. Parowe młoty i więcej zbieraczy po prostu, no nie? To nam zrobi fajną robotę. Tutaj z jakiegoś powodu to coś nie jest podłączone. Podłączmy. To coś? To coś? Dobra, tutaj żyjemy. Wchodzimy na trzeci poziom pary i będziemy schodzić z przeciążenia. Jak to jest? Trochę jest lipa. Dobra, to przeciążenie i jeszcze zejść na chwilę. Ktoś tu trochę choruje, ale nie wiem kto i ile. Tutaj grzejniki, o, tej grzejniki też wszędzie musimy powłączać, god damn. Zwiadowcy dotarli do przystań, zbadaj. 200 drewna. O kurczę, tutaj kolejne rzeczy są do badania. Dobra, no to lećcie. Transatlantyk, wylecicie tutaj. No zobaczymy, co to będzie. Setka lordów leci. To jest w ogóle... Nie wiem, co, jak my to zrobimy. Zobaczymy, zobaczymy. Dłużej już nie wytrzymam. Potrzebujemy nowego przywódcy. Ciekawe, jak dzisiaj spieprzy swoją robotę nasz wspaniały kapitan. Na przykład tak, że każe wam zamknąć mordy, pajace. Co to jest za hejtowanie w ogóle mnie? Nie życzę sobie tak. Jak będziecie tak mówić, to nie będziecie dostawać jedzenia. Jak mamy przeżyć takie zabójcze zimno? Dobra, level w dół. Na drugim poziomie pary i przeciążeniu w miarę żyjemy. Trzeci poziom pary, wyłączamy przeciążenie. Musimy badać wyższy poziom generatora, bo tu zaraz tak spadnie, że będę miał trochę problemu. Zostało 7 godzin. Pali węgiel grubo. Nie zdążę parowych młotów chyba porobić. No dobra, spróbujmy, ile się da to pociągnąć. Tu musi być grzanie. Dobra, w parowej kopalni węgla jest znośnie. A tu jest zimno z kolei. Aha, bo tam ją złapało po prostu. Tu w tartaku jest zimno. W hutach jest bardzo zimno, będą mi chorować i się amputować. I tu w tartaku też jest bardzo zimno, to grzejniki mocniejsze by pomogły, no ale na razie dużo z tym nie zrobię. Dobra, badać, 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 jeszcze raz badać. I pub nie działa, czyli niezadowolenie spadło, to grzejniki, no. Dobra, dawaj te grzejniory. Parowy młot węglowy. Myk, myk. I tutaj od razu lecimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa.
będzie zbieractwo, tylko właśnie parowe młoty muszą być zbudowane. I już będzie rąbane. Zwiadowcy dotarli do formacji skalnej, zbadaj. Ruszajmy dalej. Tu macie kolejne rzeczy. Śniegołaz. Lordowie przylatują. Zaraz zobaczymy, co to będzie oznaczało. Tu jest bardzo zimno, no to jest problem, ale zaraz te grzejniki zrobimy. Tak, i one nam popodnoszą. Umiarkowane odmrożenia, spoko, żyjemy z tym. Z węglem też dajemy radę póki co. Co tu się dzieje? Pijackie załamanie. Awanturuje się pijany. Odstawmy go do domu, niezadowolenie spadnie. Musi niezadowolenie spadać. Jeżeli razem z nadzieją to trudno, ale niezadowolenie musi spadać, a nie rosnąć. Do tartaku tu zapraszamy. Kolejnych. Zaraz będą lepsze grzejniki, ale już są też parowe młoty. Starcie z lordami. Lordowie nadchodzą. Lordowie są już bardzo blisko. Jest ich wielu, ale wyglądają nędznie. Zdaje się, że nie mają żadnych racji żywnościowych. Kiedy za kilka godzin dotrą do miasta, będą zmuszeni błagać nas o pomoc. Ich los znajdzie się w twoim ręku. No, zobaczymy. Jeżeli to jest jedna grupa, to spoko, ale jeżeli to będzie kilka tych grup, no to może być problem. Ja sobie ogarnę jedzenie. Ja nie będę miał problemu z tym, żeby sobie to ogarnąć. Tutaj są odmrożenia wszystko. Dobra, no zaraz się grzejniki zmodernizują. Dajcie nam chwilę, 5 godzin około. Do 20 to będzie zrobione. Węgla powinno być już w lój. No nie jest aż tak dużo, jak myślałem, że będzie, ale jest sporo. Zimne domy. Ojej. Baraki bym musiał zrobić. Ogrzejmy część, spróbujemy to zrobić. Zbudować baraki po prostu. Dobra, jakoś tam żyjemy. Dotarli do Śniegołaz. Czy nie dokończyli badań? Jezus Maria. Dobra, dokończyli udoskonalone grzejniki. Są lordowie. To oni, lordowie tu są. Czego oni chcą? Boże, ilu ich jest? Lordowie w łachmanach. Kapitanie, przybyli lordowie, umierają z głodu. Jest ich co najmniej setka. Setka to jeszcze nie koniec. Błagają, byśmy wpuścili ich do miasta, ale to oznaczałoby oddanie im części naszych zapasów żywności i konieczności zapewnienia im schronienia. Setka osób. Wpuśćmy ich do miasta, zadbam o zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 2 dni na zapewnienie schronienia mieszkańcom, na karmienie, zmniejszy się nadzieja. Wpuśćmy ich do miasta, poprawię infrastrukturę żywnościową. Lub wybudowanie cieplarni lub hangarów myśliwych, wzrośnie niezadowolenie. Odeślijmy ich, lordowie założą obóz poza miastem. Jak ich wezmę, to się zesram. Nie no, nie wyrobię, zaraz spadają temperatury, a ten... Ja sobie poradzę z pobudowaniem obozów, jeżeli oni będą atakować. Ale ja ich odsyłam. Nie biorę was, lordowie, nie jestem w stanie sobie z tym poradzić w tym momencie, przykro mi. I dobrze, nie potrzebujemy ich, ktoś napisał. Bardzo dobrze. Zniszczony magazyn tutaj poproszę. Tutaj warsztat, obiekt o tej porze jest zamknięty. Dokończyli grzejniki lepsze, to jest ważne. Większa wydajność grzejników, baza terenowa, fabryka. Optymalizacja wydobycia węgla, 10%, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 4 na każdy. To jest nawet o 1 za dużo. No ale spoko, damy radę. Lordowie założyli obóz. Nie jesteśmy pewni, co kombinują. Zmniejsza się nadzieja. Spoko, damy radę. Odkryto obóz lordów. Powinienem zwiadowcę tam wysłać. Tak jak wróci jakiś do miasta, to wyślemy. Tu z jakiegoś powodu też ludzie, nie wiem co... Coś mi się pomieszało. Standardowe racje żywnościowe zaraz zapewnimy, więc to jest super. Sprawy, by temperatura była znośna, tak słońce? Wiem, słoneczko. Koło północy z nim pójdę. Ale on leży cały czas grzecznie, nic mu się nie dzieje. On da znać, jak mu się będzie chciało, wiesz? Wstanie, zacznie się ruszać pewnie. Tak? No dobra, to skończę ten odcinek i z nim się przejdę.
Dobrze, no proste. Mogę przejść się z wami jak chcecie. A co to my we dwójkę decydujemy z Bilonkiem? Baraki Obamy zaraz. Aha, optymalizacja wydobycia. Nie, to nie optymalizacja wydobycia, tylko barak chcę na ten moment jednak. Muszę baraki pobudować na to, co mam, bo im pozamarzają, będzie za zimno po prostu. No tutaj żyjemy. Wydobycie zaraz się poprawi. Tak myślę, taką mam nadzieję. Zwiadowcy dotarli do zniszczony magazyn. Zasobów brud. Zapraszam, żebyście wracali. Super, wy będziecie zbierać dalej, wy zaraz pójdziecie na lordów. W chatach myśliwych jest zimno i tutaj pracują na takim zachorowaniu też. I tu grzejników nie mogę, ale oni tam są chyba tylko po nocy i wyruszają, więc... więc spoko. W hutach jest lodowato, to jest duży problem. Będą mi tu ginąć. Zróbmy... Aha, bo tu nie ma jeszcze pracowników, to też dlatego, moment, chwila. Zazwyczaj będą pracownicy, grzejniki podziałają i to też jest inaczej. Tak? Tak, jest zimno. Dotrzymałem słowa, że będą mieli dobre jedzenie i mają, super. Kolejni nieznajomi na horyzoncie. Dobra, jedzenie chyba mogę na zupy zmienić. No, proste. Co dam? Unfrirble, cześć Gimpur, jak ci się ogólnie podoba giereczka, mi osobiście bardzo przypadła do gustu. Jest świetna. Jest absolutnie świetna. Dziękuję, mordo, pozdrawiam. Węzły grzewcze, Jezus, jakie to jest drogie cholerstwo. Czy ja może mogę gdzieś jakiś wyłączyć? Tak szczerze, to tu by było lepiej. Zamiast tych trzech ja mogę zrobić jeden. Usuń to wszystko. Po prostu zrobię dalej od miasta. Usuń to. Usuń to. I wybuduj jeden kawałek dalej. Tutaj. O jeden rząd dalej. Dobra, i to mi zmniejszy. Tutaj jest zwiększony zasięg. Tutaj nie wiem, czy potrzebuję węzła. No, będzie trochę chłodniej. Ale nie aż tak źle. I tu jest też spoko. Tu jest im lodowato. Ale już się buduje nowy ten. Nowy węzeł grzewczy, więc spoko. No i dosyć szybko budują takie rzeczy. Księga praw. No, wóz organiczny to nie potrzebuje. Dom uciech. Nadzieja się trochę zmniejsza, ale będzie lepiej niezadowolenie spadać. Bo w pubach można zatrudniać prostytutki i super. I tu działa węzeł grzewczy. Tak, on super ogrzewa. Dobra, zoptymalizowaliśmy sobie. I od razu z tym węglem jest też dużo lepiej. Sąsiedzi, prośba o pomoc. Wróciła do nas część lordów, których nie wpuściłeś. Mamy do ciebie prośbę. Przyjąłeś generator, nie wpuściłeś nas do miasta, zostawiłeś nas z niczym. Przekaż nam chociaż trochę żywności i drewna, żebyśmy mogli przeżyć kilka kolejnych dni. Oddajmy 100 racji żywnościowych i jednostek drewna. Niezadowolenie wzrośnie. Dajmy im jedzenie. Odeślijmy ich. I ludzie będą się cieszyć. No dobra, to odeślijmy tych lordów, bo ja sobie poprawiam wtedy sytuację. Bić lordów po mordzie. Ciekawe jestem, co się wydarzy w związku z tym, bo na pewno nie będzie tak, że my ich sobie odsyłamy i siema. Składy zasobów zróbmy. Ze dwa. Ktoś tam pisał, że ci lordowie będą robić takie budynki i nas atakować, no ale to się przekonamy za chwilę. Tutaj sobie trzaskacie. O, tutaj jest grzejnik wyłączony z jakiegoś powodu. Ale już jest wszystko ok. Tutaj sobie żyjemy. Dobra, za chwileczkę będzie zimniej. Robię baraki. No, zobaczymy, czy ja je zdążę pobudować. Tu zrób na drewno. No, tu sobie poczekamy z wyborem. Daj węgiel na razie. Barak, badania zakończone. Super. Ogrzewanie. Przez dwa dni będzie zimniej o jeden poziom. To potrzebuję...
Potrzebuję baraków, to przetrwam. Czy baraki kosztują stal? O kurwa, tak. Dobra, zesram się. Po 10 stali. Zbadaj huty parowe. Żebym był w stanie poogarniać tych baraków po prostu jak najwięcej. Zacznijmy budować. Wydobywajmy tu jak najwięcej. Kobieta w żałobie. Zrobiłem, co było konieczne. Może się zmniejszyć trochę nadzieja, no ale trudno. Wichrzyciel. Tak trzymać. Dać człowiekowi palec, to wezmą całą rękę. Coś tam yo-yo. Zainwestuj w strażników, bo możliwe, że cię okradną w nocy, będziesz miał problem z surowcami. Przyjdą ci okraść w pewnym momencie. Zainwestuj w strażników wiarbel, strażników, inaczej rozkradną ci surowce. Kurde, ale chciałem iść bez pójścia w ideę jakąkolwiek. Tak, żeby wiecie. Mieć takie true zakończenie ponoć. Ale to chyba na pierwszym scenariuszu tak jest. Nie wiem, czy na następnych. No dobra, to moment, na razie poczekamy. Za dużo domów w ogóle mam względem ilości mieszkańców. Przepełniony jestem. Czy przepełniony jestem w drugą stronę, że... No za dużo mam, nie? Na to co posiadam, to się zaraz praca kończy. Was na 2-4H wrzucam, żeby huty parowe mieć. Bo będę potrzebował. Tutaj żyjemy. Tutaj nie pracują obiekty, więc spoko. Tutaj badamy chutki. Zwiadowcy bezpiecznie wrócili do miasta. Dużo wszystkiego. Bardzo się cieszę. Możecie do obozu lordów podlecieć. Wy zgarniajcie. I mamy wszystko. Zachęcam do powrotu w związku z tym. I was rozwiążemy sobie. Mordy. Pyk. I wy przywieziecie tak samo dużo wszystkiego. Super. Postaraj się przyjąć kolejną grupę po prostu. No dobra, okej, to jest do przekminy. Huta parowa, technologia opracowana. Jak chcę zwiększać produktywność, to mógłbym też fabrykę i automatony polecieć. Ale nie wiem, czy ja nie wolę maszynę różnicową. O Jezu, 175 stali. Nie, no nie mogę teraz. Fabrykę róbmy. Tak, i będziemy automatony produkować. Do kopalni, bo to zwiększa nam wydajność. Dobra, dobra, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Słuchajcie, nie śpimy. Dobrze jest. Jest git. Tu się trochę odmrażają. Zwiadowcy dotarli do obóz lordów. Ocalali. Zbadaj. Zwiadowcy wycofają się. Upadli lordowie. Wycofają się, nie wchodząc do obozu. Spoko. Możecie zwiadowcy polecieć na tę grupę lordów. To też jest ciekawe. Też jest ich dużo. Mnóstwo chorych mam. Lecznice trzaskają. Dobra. Dość tego. Musimy coś zrobić, zanim będzie za późno. Znowu czeka nas cały dzień bezsensownej pracy. Co wam się nie podoba w ogóle? Zamknąć mordy. Bezsensownej? Ja wam dam bezsensowną pracę zaraz. Od 6 do 20 rąbane. A, już zwolnienie lekarskie poleciały tylko. Dobra, wchodzimy na przeciążenie. O Jezus! A gdzie to tak spadła temperatura? Tutaj gdzieś coś nie sięgnęło. Tak, czy... Obiecałem, że będzie co najmniej znośnie i przeciążenie na to nie wystarczy.
Jak mnie mam? No to ciekawe. Moment, cofnę się kawałek chyba. Trzydzieści. Dobra, dwie minuty się cofniemy, nie ma problemu. Bo tutaj jest... Aha, sprawa, by temperatura w domach była co najmniej znośna. 6 na 18. I mam na to 19 godzin jeszcze. A, tylko chodzi o to, że temperatura spadła gdzieś jeszcze, czy o co chodzi? Nie rozumiem. Bo na pewno jeszcze miałem czas, mam jeszcze 18 godzin. Więc nie wiem, co było problemem, no nic. Huty parowe, 6.20. Zwiadowcy dotarli do obozu lordów, tutaj zobaczcie i miejmy ich na oku oczywiście. Wycofajcie się do miasta, bo co macie do roboty? Przeciążenie. Czy to są jakieś namioty? Nie, to są składy zapasów, wszystko, więc przeciążenie powoduje, że wszędzie są bardzo w porze temperatury. W pubie jest trochę zimno, no ale z tego co widzę, to żadne mieszkania nie są narażone na jakieś takie nieprzyjemności. Złamana obietnica. No ja nie wiem, no dobra, trudno. Obiecałem ludziom, że będzie cieplej, przyszło ochłodzenie, no to w ogóle strasznie mi przykro. Nie miałem na to wpływu, ale dobra, jest duże niezadowolenie, mała nadzieja, więc jest trochę przypał. Co on tam szczeka? Ej! Tak? A tu się nic nie działo. A. Gdzie to im jest tak zimno? Ja to nie wiem. Bombel! Bulion, bilon. Balon. Te, balon! No kopnę go zaraz. A może jemu lać się chce? Tak? No dobra. Bambilon! No. Bigos! Ty, bidon, co żeś robił, bidon? Co szczekasz, bidon? Balon, ogarnij się, zaraz idziemy. Wszystko robi, co? Niezadowolenie. Dwa dni teraz tu jesteśmy. Dobra, no produkujmy stali, ile się da. Zwiadowcy zaraz przyjdą. Dobra, wy już nie macie nic do roboty. Więc was rozwiążemy jako oddział. Wywiedziecie stal, co mnie osobiście cieszy. Ja nie wiem, gdzie tu jest wyziębiony jakiś dom, przez który ja to straciłem tak bardzo po mordzie. No ale nic nie zrobimy już w tym momencie. Z wydobyciem węgla jesteśmy w ogóle tak średnio. Automatony powinny fajnie pomóc. I tutaj zaraz wzrośnie, więc tutaj tylko dwa dni na szczęście musimy wytrwać. To nie jest aż tak dużo. Zwiększenie zasięgu, większa wydajność grzejników, regulator przeciążenia. Większa wydajność. Tańsze automatony, optymalizacja automatonów, tańsze protezy, baza terenowa. Ocieplenie baraków zbieraczy, optymalizacja wydobycia węgla. Albo maszyna różnicowa, nie mam na to stali, dobra, optymalizacja wydobycia węgla. Zrobimy fabrykę i będziemy automatony robić. Proszę bardzo. Choć muszę najpierw baraki porobić i się poogrzewać. Dobra, i tak do tamtego wzrostu temperatury tego nie ogarnę. Więc polećmy częściowo, a jakby bez przeciążenia, co tu jest. Jest zimno, więc tak się zwiększają dosyć mocno ryzyka zachorowania.
No więc dobra, to co ja mam z tym zrobić, Phantom? Nic nie zrobię, no co mam zrobić? Niekończący się znój, tylko zwykłe zmiany przez 3 dni. Niezadowolenie wzrośnie. Nie mogę spowodować wzrostu niezadowolenia. Wow, ale zajebiście spadło. A, ale to mi obniżyło. No i chuj, zamarzniemy przez was, pajace. Że wam się pracować nie chce. Chwila. No i teraz automaton, czy baraki? Automaton do kopalni stali, który mi zrobi robotę, dobra. Ciach. A, 100 stali aż trzeba na ten moment, ja pierdziu. Nie wiem, czy my to zrobimy w takim razie. Proste, że nie. 18 godzin zostało niby na węglu, ja myślę, że spoko, przeżyjemy. Optymalizacja wydobycia węgla, dobra, to nam trochę pomoże. Maszyna różnicowa. No. 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 No tak, no tak. Robimy to, potrzebujemy tego. Ja pierdziu, dobra, za chwilę będzie cieplej. Mógłbym wybudować jakieś lecznice jeszcze, jeżeli jest tu gdzieś miejsce na to. I na noc będę na przykład inżynierów wrzucał tam do nich, no nie? Tylko w ciepłym musi być. Tutaj na przykład 3. I one będą mogły pomagać na przykład, dobra, spróbujmy tak. O kurwa, nic nie działa. Odbywa się pojedynek, dobra. Wiem, że wzrośnie... O, spadło niezadowolenie przez pojedynek, super. Ktoś został ranny w pojedynku. Segregacja pacjentów. Natychmiast leczą 2/3 z nich, 1/4 umrze. No to ciekawe. Nawóz organiczny to nie chce. Praca dzieci w ciężkich warunkach to nie potrzebuje. Tu już wszystko mam. Jeżeli coś miałbym badać, to ideę. No ale co do zasady, ja właśnie nie chciałem iść tu w żadną ze stron, więc... wtedy jest ponoć true zakończenie. Jakieś takie lepsze. Tak ktoś pisał przynajmniej. Nadchodzą chorzy lordowie. Kolejna grupa lordów. Wiemy, że są w kiepskim stanie. Nowe grzejniki. Dobra, i lecznice rąbią. Nawet z wyłączonym przeciążeniem tutaj jesteśmy w stanie nawet żyć, pomimo że jest zimno. Zaraz tu się podniesie temperatura, więc nawet spoko. Jest dużo tych chorych, ale rąbiemy. Przybyli chorzy lordowie. Masz 2 dni na otwarcie 4 nowych placówek medycznych. Wzrośnie niezadowolenie. Nie mam tylu inżynierów. Kurwa, dopiero 3 otworzyłem placówki. Odeślijmy ich. Lordowie założą obóz poza miastem. A zróbmy tak. Wpuśćmy ich do miasta. Nasza opieka da z tym radę. I teraz mam 91 chorych. Chorzy, ale dumni. Patrzą na nas z odrazą i pogardą. Ktoś napisał słusznie. Segregacja pacjentów. Zmniejszy się nadzieja, wzrośnie... A, zbyt niski poziom nadziei. No, kurde, ale ja 3 lecznice dopiero. Nie no, 90 chorych. 40 głow... Nie no, ja ich nie mogę przyjąć. Będę wczytywał grę. O minutę do tyłu. Nie, nie jestem w stanie. Jeżeli chcę przejąć...
Dobra, pomyślę nad tym. Podejmiemy decyzję w następnym odcinku. Póki co, trzymajcie się, cześć.